Już wkrótce rozpoczniesz swoją przygodę jako administratorka lub administrator konta bibliotecznego na platformie Ligi Niezwykłych Umysłów, w skrócie LNU. Za chwilę się przekonasz, że opiekowanie się kontem bibliotecznym w LNU jest bardzo proste i intuicyjne. Aby zacząć korzystać z platformy LNU, w pierwszej kolejności załóż na niej konto. Wszystko, czego potrzebujesz, to komputer z dostępem do internetu i przeglądarka. W oknie przeglądarki wpisz adres edukacja.lnu.org.pl. Po przejściu na stronę kliknij przycisk Rejestracja. Na ekranie pojawi się formularz rejestracyjny. Wpisz swoje dane zgodnie z opisem na formularzu. Zwróć uwagę, że Twój login utworzy się automatycznie i ma format imię, kropka, nazwisko, w całości pisany małymi literami i bez polskich znaków. Utwórz swoje hasło. Następnie zaznacz pole, że nie jesteś robotem. Musisz także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby świadczenia usług w ramach dostępu do platformy. Po zapoznaniu się z regulaminem platformy dostępnym pod tym linkiem, jeżeli nie masz do niego zastrzeżeń, zaznacz to pole i kliknij przycisk Rejestruj mnie. W tym momencie na adres e-mail podany przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym została wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Odbierz ją i kliknij w link aktywacyjny, aby dokończyć proces rejestracji na platformie. Świetnie, teraz możesz już się zalogować. Po pierwszym zalogowaniu Twoje konto będzie miało ograniczoną funkcjonalność. Sygnalizuje to ikonka kluczyka w prawym górnym rogu ekranu. Aby uzyskać prawa do administrowania kontem bibliotecznym, musimy otrzymać zgłoszenie z Twojej biblioteki lub ze współpracującej z nami Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, które potwierdzi, że jesteś uprawnioną osobą. Zgłoszenie powinno zawierać Twoje imię i nazwisko, numer LNU ID lub adres e-mail użyty w formularzu rejestracyjnym podczas zakładania konta oraz nazwy biblioteki. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia nadamy Ci odpowiednie prawa w systemie. Kiedy tak się stanie, ikonka kluczyka zniknie z górnego paska. Od tej chwili jesteś już oficjalnie administratorką lub administratorem konta bibliotecznego LNU. Gratulujemy! Na całym świecie taki status ma mniej niż jedna osoba na 100 milionów. Masz teraz moc podłączania indywidualnych kont użytkowników na platformie LNU do konta bibliotecznego. Cały proces rejestracji konta na platformie LNU każdy użytkownik musi przejść samodzielnie w taki sam sposób jak Ty. Dopiero po kliknięciu linku aktywacyjnego, który został wysłany w mailu, użytkownik może się zalogować na platformę i dopiero wtedy jego konto jest gotowe do aktywowania przez Ciebie jako administratorkę lub administratora. Aby aktywować konto użytkownika i przyłączyć je do konta bibliotecznego, poproś użytkownika biblioteki o jego kod LNU ID. Można go znaleźć na dole legitymacji widocznej na ekranie startowym oraz w zakładce Mój profil, którą użytkownik może otworzyć w menu w prawym górnym rogu ekranu. Wybierz opcję Zarządzanie grupą z menu w prawym górnym rogu ekranu. Zobaczysz tam trzy zakładki: Licencje, Do aktywacji oraz Konta aktywne. W zakładce Do aktywacji w prawym górnym rogu znajduje się pole LNU ID. Wpisz kod LNU ID użytkownika w te pole i kliknij przycisk Dodaj konto. Jeżeli wpisany kod był poprawny, w tabeli poniżej pojawią się dane użytkownika. Kliknij zieloną ikonkę po prawej stronie w wierszu z danymi użytkownika. Jeżeli masz pewność, że chcesz użytkownikowi aktywować konto, potwierdź to klikając przycisk Tak na oknie dialogowym, które zobaczysz na ekranie. W tym momencie dane użytkownika znikną z tabeli w zakładce Do aktywacji, a pojawią się w tabeli Konta aktywne. Jednocześnie zmienią się wartości podane przy nazwach wszystkich trzech zakładek. Wartość przy zakładce Licencje
oznacza liczbę pozostałych, wolnych do wykorzystania licencji. Wartość przy zakładce do aktywacji oznacza liczbę kont użytkowników oczekujących na aktywowanie. A wartość przy zakładce konta aktywne liczbę wykorzystanych licencji, czyli aktywnych kont użytkowników. Zarówno z tabeli do aktywacji, jak i z tabeli kont aktywnych możesz usunąć konto użytkownika, klikając ikonę czerwonego krzyżyka po prawej stronie wiersza. Nie oznacza to, że usuniesz całkowicie konto użytkownika systemu, ale odłączysz go od konta bibliotecznego. Usunięte konto możesz ponownie dodać, rozpoczynając proces aktywacji konta użytkownika od początku. Usunięcie konta użytkownika z listy kont aktywnych spowoduje uwolnienie licencji. Możesz to zaobserwować dzięki wartości przy zakładce licencje, która w takim wypadku zostanie zwiększona o 1. Wszystkie kursy znajdują się w menu Nauka po prawej stronie ekranu. Kliknięcie w wybrany język programowania odsłoni dostępne poziomy zaawansowania, następnie rozdziały i lekcje. W odróżnieniu od użytkownika, jako administratorka, administrator, masz od razu dostęp do wszystkich lekcji bez konieczności ich rozwiązywania. Aby zrozumieć ciężki żywot użytkownika przechodzącego po kolei przez wszystkie lekcje, przyjrzyjmy się chwilę strukturze lekcji. Zachęcamy Cię do wykonania kilku z nich. Może temat Cię zainteresuje i nauczysz się programować? Przeważnie kilka pierwszych lekcji w każdym kursie ma charakter wprowadzający. Wystarczy zapoznać się z ich treścią. Użytkownik nie może ich jednak pominąć. Wszystkie lekcje z taką ikonką po lewej stronie są obowiązkowe. Należy je zaliczyć, aby przejść dalej. W LNU staramy się nauczać praktycznego podejścia do programowania, dlatego zdecydowana większość lekcji polega na rozwiązywaniu zadań programistycznych, czyli pisaniu kodu, aby rozwiązać zadany problem. Programy kursów ułożone są w logiczną całość, dlatego użytkownik musi rozwiązywać lekcje i rozdziały po kolei. Jedynym odstępstwem są zadania z ikoną papierowego samolociku, które są nieobowiązkowe. Tutaj widzisz przykład typowej lekcji. Okno po lewej stronie zawiera wyjaśnienie zagadnień niezbędnych do rozwiązania zadania oraz przykłady. Na samym dole zwykle znajduje się zadanie. Okno po prawej stronie to środowisko programistyczne. Tutaj możesz pisać i testować swój kod. Jeżeli zadanie tego wymaga, w środkowej części okna znajdziesz wszystkie niezbędne pliki, konsolę, w której możesz odczytać dane wyjściowe Twojego programu i komunikaty o błędach, a także zakładkę z wynikami testów wykonywanych przez system. Po napisaniu programu możesz go uruchomić klikając przycisk Uruchom lub wciskając na klawiaturze przycisk F9. Jeżeli Twój kod będzie zawierał błędy uniemożliwiające kompilację, zostanie to oznaczone czerwonym wykrzyknikiem przy nazwie edytowanego pliku. Wiersze zawierające błędy będą dodatkowo oznaczone czerwonym krzyżykiem lub żółtym trójkątem. Opis błędów możesz znaleźć w zakładce Konsola. Może się zdarzyć, że Twój kod kompiluje się, czyli działa, ale wynik tego działania jest nieprawidłowy. Na przykład wyniki w testach są niepoprawne. W takich sytuacjach czerwony wykrzyknik pojawi się przy odpowiedniej zakładce. Zaliczenie zadania będzie sygnalizowane takimi zielonymi ikonkami przy wszystkich zakładkach. Po pierwszym, poprawnym rozwiązaniu zostanie wyświetlone specjalne powiadomienie z gratulacjami i informacją o uzyskanej nagrodzie. Z racji specyfiki języka SQL Editor, dlatego języka wygląda nieco inaczej. Do wpisywania Twojego zapytania SQL służy pasek poleceń znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu. Po kliknięciu przycisku Uruchom lub wciśnięciu przycisku Enter lub F9 na klawiaturze komputera, jeżeli wynik zapytania jest poprawny, przy zakładce edytora pojawi się zielony znacznik, a w tym miejscu system wygeneruje wynikową tabelę. Jeżeli zapytanie jest błędne, przy zakładce pojawi się czerwony wykrzyknik. Każde zapytanie, dobre i złe, trafia do historii zapytań, czyli tego czarnego prostokąta powyżej paska poleceń. Po historii Twoich zapytań możesz przemieszczać się za pomocą klawiszy ze strzałkami na klawiaturze komputera. Bardzo często Twoje zapytanie będzie wymagało tylko drobnych poprawek, dlatego możliwość powrotu do już zadanego pytania jest bardzo wygodna. Staraj się szybko przyzwyczaić do tej funkcji. Niektóre lekcje mają formę quizu. To zestaw pytań i wielowariantowych odpowiedzi, który ma sprawdzić wiedzę teoretyczną z danego obszaru. Być może wydaje Ci się, że quizy są nudne, ale tak naprawdę to świetna zabawa. Po lewej stronie każdej lekcji w menu Nauka, zaraz obok ikonki lekcji, możesz zauważyć pewną liczbę.
Jest to liczba użytkowników z Twojej biblioteki, która rozwiązała dane zadanie. Kliknięcie w tę liczbę przeniesie Cię do tabeli z listą tych użytkowników oraz danymi statystycznymi odnoszącymi się do ich pracy nad danym zadaniem. Kliknięcie ikony po prawej stronie wiersza odsłoni przed Tobą rozwiązanie użytkownika. Może się zdarzyć, że jakieś zadanie sprawi użytkownikowi wyjątkowe trudności i na nim utknie. Mam wtedy dwie metody na uzyskanie pomocy. Pierwsza możliwość to skorzystanie z przycisku Podpowiedź. Zobaczy wtedy wskazówki, które powinny naprowadzić go na właściwy tok rozumowania. Jako administratorka, administrator, masz nieograniczony dostęp do podpowiedzi, jednak użytkownika korzystanie z tej opcji kosztuje. Płaci za nie kołem ratunkowym. Liczba kół ratunkowych, którymi dysponuje użytkownik, jest widoczna w prawym górnym rogu ekranu, na ikonie z kołem ratunkowym. Jeżeli podpowiedź okaże się niewystarczająca ostatnią deską ratunku użytkownika, jest zwrócenie się do Ciebie. Abyś zawsze był w stanie pomóc, masz dostęp do poprawnych rozwiązań wszystkich obowiązkowych zadań. Rozwiązania znajdziesz w widocznej tylko dla Ciebie zakładce oznaczonej ikoną żarówki po prawej stronie okna lekcji. Dobre rozwiązania zadań są wynagradzane neuronami, zarówno w mózgu, jak i na platformie. Neurony świadczą o doświadczeniu użytkownika w nauce programowania na LNU. Od ich liczby zależy ranga użytkownika na platformie. Ranga jest widoczna w postaci ikony w górnym pasku informacyjnym, a także na legitymacji na ekranie startowym, czyli Twoim biurku. Liczba zdobytych neuronów przekłada się także na pozycję użytkownika w rankingach. Można ją sprawdzić w książce z rankingami w wielu różnych wariantach, m.in. indywidualnym, grupowym, miesięcznym, rocznym itd. Jako administratorka, administrator oraz osoba z dostępem do rozwiązań zadań nie uczestniczysz w rankingach. Na przedstawieniu dobrego rozwiązania zarobić można także koła ratunkowe oraz mniej i bardziej szlachetne metale, które gromadzone są w wirtualnym banku. Na razie ich wartość jest trudna do oszacowania. Zważywszy na historię Bitcoina, ich gromadzenie może nie być najgorszym pomysłem. Na pewno przydadzą się na platformie, m.in. do odblokowywania pewnych funkcjonalności. Za szczególne doświadczenia i sukcesy przyznawane są osiągnięcia w postaci pieczątek w książeczce osiągnięć. Ukończenie niektórych rozdziałów i kursów zasługuje na medal. Użytkownik, który ukończy któryś z kursów, może mieć możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego. Jeżeli zaliczy egzamin stacjonarny, otrzyma certyfikat zgodny z Europejską Metodologią Klasyfikacji Umiejętności Cyfrowych ECF w formie papierowej, a także jego elektroniczną reprezentację w książeczce osiągnięć i na legitymacji. Czasami po zalogowaniu możesz zobaczyć właśnie taką wiadomość od załogi LNU. To nasz biuletyn, który służy do przekazywania najbardziej istotnych, bieżących informacji, na przykład o terminie i lokalizacji najbliższego egzaminu certyfikacyjnego. W razie jesiennej chandry lub nudy zawsze Ty lub użytkownik możecie wrócić do wiadomości w menu w prawym górnym rogu ekranu. Do wymiany informacji ze znajomymi i użytkownikami biblioteki korzystającymi z platformy możesz używać czatu. W ramach swojej grupy masz możliwość wyszukiwania i dodawania znajomych użytkowników po imieniu i nazwisku. W ten sposób do czatu możesz zaprosić wszystkich aktywowanych przez Ciebie użytkowników. Jeżeli chcesz do znajomych dodać osobę spoza grupy, musisz wpisać numer LNU ID tej osoby. To znaczy, że najpierw musicie nawiązać kontakt poza platformą LNU. Po dodaniu znajomego do listy, używanie komunikatora jest już bardzo intuicyjne. To już wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tego, jak w bibliotece administrować platformą LNU. Jak widzisz, jest to bardzo proste i intuicyjne. Jeżeli czegoś nie uwzględniliśmy w tym tutorialu, to pamiętaj, że masz do dyspozycji potężnych sojuszników, czyli całą załogę LNU. Zapraszamy do kontaktu i życzymy samych miłych doświadczeń z platformą.